Gmina Lipnik leży w powiecie opatowskim pomiędzy historycznymi miastami Sandomierzem i Opatowem. Lipnik znajduje się na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 9 Radom-Rzeszów oraz nr 77 Lipnik-Przemyśl. Największym bogactwem gminy są gleby pierwszej klasy. Żyzne czarnoziemy są atrakcyjną zachętą dla potencjalnych inwestorów. Pozostały bardzo ciekawe tereny. To jest 8 hektarów gruntów przemysłowych wyłączonych z produkcji rolnej, gdzie można już rozpocząć inwestycje. Można bez kosztu tylko wykupić teren i inwestować. Mniej więcej jawi się nam już taki wyraźny obraz, że to wszystko, co jest przy drodze krajowej, będzie obrastało w budynki, zabudowanie, jak również drobną działalność gospodarczo-usługową, ponieważ nie wyobrażamy sobie, by nowocześni rolnicy mogli funkcjonować bez nowoczesnych zakładów usługowych. Poza potencjałem inwestycyjnym, ziemia lipnicka to również urokliwe krajobrazy i coraz częściej odwiedzane miejsce przez turystów. Malowniczy krajobraz mieszkańcy zawdzięczają przede wszystkim przepływającej przez gminę rzece Opatówce. Jej zachwycająca dolina i lesowe wąwozy zachęcają do przejażdżek rowerami oraz spacerów z kijami do Nordic Walkingu. Nie brakuje tu również zabytków architektury i obfitej spuścizny historycznej. Przejeżdżając przez gminę krajową 9, warto zatrzymać się przy Pałacu Karskich we Włostowie. Gościł tu bowiem m.in. Stefan Żeromski, pracując nad popiołami, a także Achilles Ratti, nuncjusz apostolski. Nieopodal w Ublinku, w bardzo dobrym stanie zachował się niegdyś wchodzący w skład zespołu dworskiego zbór ariański. Nad wejściem zachowała się data 1630 oraz herb Godziemba. Atrakcją dla turystów są niewątpliwie XVI-wieczne ruiny zamku w Międzygórzu, w 1370 roku przekazanego wraz ze wsią przez Kazimierza Wielkiego. Pałac Karskich we Włostowie, jak i ruiny zamku w Międzygórzu są ciekawą propozycją dla organizatorów nietuzinkowych wydarzeń, koncertów oraz spotkań. Na terenie gminy znajdują się dwa kościoły we Włostowie i Malicach oraz kaplica w Lipniku. W ciągu roku, a głównie w okresie letnim, Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie organizuje imprezy plenerowe i spotkania kulturalne. Odbywają się one m.in. w amfiteatrze w Lipniku oraz na stadionie sportowym we Włostowie. Prowadzone są tu także różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzięki przedsiębiorczości władz gminy została przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja wszystkich budynków użyteczności publicznej, ośrodków kultury, szkół, przedszkola i dwóch ośrodków zdrowia. Na dachach zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne, dzięki którym do ocieplania budynków wykorzystywana jest energia słoneczna. W gminie Lipnik możemy spotkać ciekawych, utalentowanych ludzi z ogromną pasją, którzy swoimi pracami nawiązują do ludowych korzeni. Ludzi otwartych, którzy z przyjemnością dzielą się swoimi umiejętnościami. Byłem kowalem przez 40 lat, a potem to jak poszedłem na rentę chorobową, to sobie umyślałem, że coś z drzewa trzeba i z wikliny. Zajmuję się różnymi takimi rękodziełami, także robię różne kwiaty z bibuły, z krepy. Jestem samoukiem i wzrokowcem. No, pomalutku do wszystkiego dochodziłam do wprawy. Robiłam obrazy, kwiaty. Cały czas za mną to chodziło i cały czas myślałem o tym, żeby w końcu wrócić do kraju i robić to, co mnie się podoba. I tak się stało i w tej chwili mam tę możliwość i mam wszystkie warunki, że można to dalej rozwijać. Co mnie fascynuje tutaj w naszej okolicy, to jest Dolina Opatówki przede wszystkim. Moim zdaniem to jest najpiękniejsza okolica na świecie. Dolina Koprzywnianki i to są te okolice, z których ja się wywodzę. Tu się urodziłem i z tego powodu właśnie tu wróciłem. Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia gminy Lipnik.